W tym roku muszę przyznać szczerze i bez bicia, że jeśli chodzi o makijaże halloweenowe, to się średnio postarałam. Wynika to po prostu chyba z braku czasu na wszystko ostatnio. Mam tyle ciekawych kontentów do nagrania, że na Halloween jakoś zabrakło takiego miejsca w moim sercu w tym roku, ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Zostawiam Wam linki na dole pod tym filmikiem, gdzie macie dostęp do chyba wszystkich moich halloweenowych makijaży, które robiłam od lat. Niemniej jednak nie pozostawię pustego Halloweena bez artystycznego makijażu i w tym roku postanowiłam nagrać, raczej odtworzyć troszeczkę po swojemu makijaż i dzisiaj chodzi o to, by się po prostu bawić. I dzisiaj chcę spróbować odtworzyć makijaż Niki Tutorials, która zrobiła właśnie taką maskę troszeczkę plastikową, halloweenową. No tak mi się podoba ten makijaż, już nie mówiąc, że Niki właśnie ma teraz Halloween i robi makijaż, no po prostu widziałyście tego klauna. Jeśli nie widziałyście w ogóle propozycji makijażów halloweenowych Niki, to koniecznie musicie zobaczyć, bo ona łączy w sobie artyzm i taki smak w pracy, więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i chciałabym dzisiaj spróbować właśnie odtworzyć tą maskę, ale po swojemu, nie chcę jej dokładnie robić takiej samej, tylko chcę wykorzystać koncept, zamysł i zrobić to po swojemu. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do zabawy. Dzisiejsze kosmetyki, które mam przed sobą, są to częściowo nowe kosmetyki, nie tylko nowe kosmetyki, są to produkty, które, że tak powiem, chcę wypróbować. Między innymi od dłuższego czasu leży u mnie przecież paleta P. Louise, którą zamówiłam razem z bazą i wstyd się przyznać, ale może z dwa razy jej użyłam, a leży i czeka i dzisiaj na pewno chciałabym ją wykorzystać. A ostatnimi czasy kupiłam też, udało mi się zdobyć Inkwell Liner od Kat Von D i też bardzo chcę go wypróbować, więc na pewno pójdziemy coś z czerwienią, z żółcią, coś, dlatego mówię, nie będzie to odwzorowanie tej maski, tylko raczej wykorzystam koncept tej maski i spróbuję zrobić to po swojemu. Widziałam, że Niki zaczynała od zarysowania właśnie kształtu. Spróbujemy wejść na linię tego fantastycznego pyszcza, który mam. Okej, myślę, że to będzie ten kształt. No zobaczymy. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie ten kształt, więc zostawimy sobie ten kształt. Dobra. I od czego by tu zacząć? Chyba od podkładu. Tylko będę musiała chyba aplikować podkład pędzlem. Widzę, że podkład chyba jest jaśniejszy, więc wezmę 130 Fenty. Jest dużo jaśniejszy niż moja skóra. Dziwnie się nanosi podkład takim małym pędzlem. Potem wszystko docisnę gąbką. Oczywiście Boho Beauty. Już pomalutku, pomalutku, powolutku. Korektor, który użyję, to oczywiście Tarte Shape Tape. Pozwolę sobie go użyć więcej niż dotychczas, by osiągnąć właśnie taki trochę ciężki efekt. Wszystko usztywnie oczywiście ukochanym pudrem Lokit.
czas zająć się brwiami, a raczej brwią, więc biorę kredkę. Zaczynam od piątki, gdyż zależy mi na takim trochę mocniejszym efekcie graficznym. Okej, okay. Brew zrobiona, widzicie, w makijażu zawsze mocno powiększam tą brew, ale to ma swoje znaczenie, ponieważ to dużo lepiej po prostu wygląda. A w tym makijażu jeszcze chciałam mocniej podnieść do góry, by wyglądało to spójniej. Okej, okay. Przejdziemy w takim razie do cieniowania. I dużo w internecie słyszałam dobrego o zastosowaniu tego korektora jako bazę pod cienie, że podobno jest to samo co P. Louise Base Academy, dlatego tak też uczynię. Biorę korektor i mój jest w odcieniu Nougat i nakładam na powieka. No to zacznę od cienia, który nazywa się Burnt. Zobaczymy jak moc. Ja już się trochę bawiłam tymi cieniami, ale w makijażach na szkoleniach indywidualnych. No bo mam, że fajny pigment. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Następnie biorę kolor Queen i to jest taka intensywna czerwień. W ogóle chcę kupić tą najnowszą paletę właśnie z P. Louise. Jest moc, dziewczyny, jest moc. Biorę Sunkist, pomarańczowy kolor. Chcę zrobić takie trochę ombre. Zobaczcie, jak silny jest pigment. I P. Louise. Żółty kolor. Powiem wam, że one dużo ciemniej wydają się być w palecie, niż jak położymy je na oko. I teraz biorę pędzelek i blenduję granice. Wezmę odrobinę tego koloru Burnt. Wracam do odcienia Queen. Jeszcze raz położę mocniej na ruchomej. Będziemy oczywiście odcinać cut crease. Okay. Delikatnie odtwarzam wszystkie te kolorki. Pięknie. To co? Bierzemy chude korektor. Katki są odcięte. Naprawdę bardzo fajny jest ten korektor do odcinania. Szukacie dobrego korektora. On jest taki idealnie lepki. Nie jest wodnisty, więc pięknie się odcina. Dokładam jeszcze Queen koloru. Początek, więc biorę Charm. Jest to taki biały kolor. Wezmę Sunkist, to jest przepiękny odcień pomarańczy, to jest taka niby żywa ta pomarańcza, ale sami zaraz zobaczycie, ale z drugiej strony nie jest aż taka neonowa.
pięknie tutaj. I biorę żółty odcień. Trzeba by było tutaj dodać trochę życia. Trochę życia, trochę życia, trochę życia. Znalazłam! Next glitter primer. Bardzo małej ilości. Naprawdę tylko. I biorę pigment z Glam Shopu. Jest to Miami. Miami. Będzie tutaj żył. O, i teraz mam w palecie taki bardzo jasny cień. Nada. O. On się powinien połączyć. Miami. No fajnie tak opalizuje na żółty, różowy taki. Jest dobrze. Mamy martini. Odcień. Trzeba by było tutaj przyciemnić ten zewnętrzny kącik oka i kontur. To jest taki głęboki już kolor. Pewnie niech teraz ktoś tnie kafelki. Zaszło to szczęście. Jeszcze mi się mikrofon zepsuł. Ale to już inwestycja będzie na nowym domku. Ale jeszcze. Jeszcze dodamy, ale odrobinkę. Żeby było takie dopracowane. Wiecie, ja nie umiem robić po prostu makijaży. Ja lubię się pobawić, podłubać. Biorę Outlove, dobrze mówię? Outlove, Kat Von D, na linię wodną. Ona nam tutaj zrobi bazę. I biorę oczywiście Queen. Okej, okay. Chciałabym dodać więcej tego żółtego akcentu, więc zacznę od Filois. I prześrodkuję Sun Kissed. Okej. Okay. I teraz. Teraz, kochane, będzie zabawa i szczerze powiem, jest to moje pierwsze użycie tego eyelinera i już się nie mogę doczekać i chcę zrobić grechę. I tak, Marta, zrób czerwony makijaż i czerwoną kreskę i na pewno będzie widać ten super eyeliner. To jestem cała ja, dlatego szukam eyelinera czarnego, żeby obrysować kontur kreski, żeby było widać. Model rzęs, który założyłam, jest to model Marta. Można powiedzieć, że praktycznie jeśli chodzi o makijaż oka,
prawie jest skończone. Będziemy jeszcze bawić się artystycznie, ale zanim do tego przejdziemy, musimy wykonturować buzię i sięgam po moją ulubioną Shade and Light od Kat Von D. No i potrzebuję mniejszych pędzli, żeby wykonturować moją buzię. Muszę stworzyć taki, wiecie, coś na wzór konturu. Mam trochę niższe czoło niż Niki, więc mam mniej tutaj tej przestrzeni przy brwiach. Teraz dopiero będziecie mogły zobaczyć, jak potrzebna jest gra cieni, by zrobić taką maskę. Biorę ciemniejszy odcień. Teraz czas na róż. Jest to róż od Bourjois. Czas na rozświetlacz i nie mogło zabraknąć Amrezy. Niki zrobiła jasne usta i ja też troszeczkę się zasugeruję, ale musimy zrobić ciemniejszy obrys tych ust, żeby ładnie je podkreślić. Konturówkę wezmę z Huda Beauty, jest to Transcender. Pomadkę, którą wezmę, jest to Sephora Cream Lip Stain w odcieniu 40. Teraz czas pobawić się artystycznie. Muszę znacznie przyciemnić granice maski, więc potrzebuję innych troszeczkę pędzelków. Biorę bronzerem ciemnym. Zaznaczam owal maski dookoła. By dodać głębi, wezmę z palety Pirouist ten Bestie i w niektórych miejscach dodam jeszcze ciemniejsze krawędzie. Na sam koniec białą farbą muszę dodać takie smugi plastiku, co nie będzie proste. Pomogę w celu blendowania tych smug.
To była czysta przyjemność pobawić się. Maska jest gotowa. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki efekt. Nie wyszło aż tak, myślę, genialnie jak w przypadku Niki Tutorials, ale jest to zdecydowanie moja wersja tej maski. Tak to wygląda. Piszcie, komentujcie, co sądzicie na temat takiego makijażu i mam nadzieję, że Wam się podoba. Na razie.